Pomnik Lecha Kaczyńskiego powinien zniknąć z placu Piłsudskiego. Tak. Uzasadnienie. Był wspaniałym człowiekiem. Mówię o nim jako o koledze z prawa. Natomiast nie opanował zła, które w czasach PiS-u się pojawiało. Popieram PiS. Reparacje od Niemiec Polsce się należą. Zna pan anegdotkę, kiedy sędzia zażądał od podsądnego, aby odpowiedział tak czy nie, a on na to: panie sędzio, wysoki sądzie, zadam panu pytanie, czy już przestał pan przyjmować łapówki, tak czy nie? Każda odpowiedź jest zła. Więcej jest takich pytań. Na przykład teraz pytanie takie. Czy książki Wołoszańskiego, pisze mi tutaj wierny widz, że trzyma w domu jeszcze. I co robić? Wyrzucić na wysypisko czy oddać do biblioteki? Nie ma dobrej odpowiedzi, chcę powiedzieć od razu. No tak jak tutaj w przypadku pana Wołoszańskiego, trudno się na coś zdecydować. Ale proszę zauważyć jedną rzecz ciekawą. Tam jest taki młody Hunwejbin z Faktu, który no, zawsze robi nagonkę na polityków PiSu, jak tylko z kimś rozmawia. Tu zresztą z Wołoszańskim też te rzeczy robił. I on zadaje pytanie, no właśnie, popieram PiS, jestem za, reparacje się należą. Jak pan odpowie na takie pytanie? Proszę zauważyć, że nawet ten Hunwejbin młody, który no, ewidentnie jest taki z kręgu, powiedzmy, silnych razem, nawet on widzi, że no, te dwie rzeczy są jakoś połączone, że popieranie PiSu i żądanie reparacji od Niemiec w dziwny sposób się w Polsce łączą, że jak ktoś jest przeciwny, to i temu i drugiemu jest przeciwny, a przecież to tak nie musiało być wcale, prawda? Znaczy, można sobie wyobrazić kogoś, kto nie popiera PiSu, a jest za reparacjami od Niemiec, bo się po prostu należą. Ale nie. Mamy jak mamy. Witamy w drugiej części programu Polityka na Deser. Ja nazywam się Jacek Łęcki, koło mnie Dorota Łosiewicz. Łosiewicz. Witamy państwa bardzo serdecznie. No i co pani na takie pytanie? Jak obiecaliśmy, ciąg dalszy pana Wołoszańskiego, tak zrobiliśmy, obietnicy dotrzymaliśmy, tylko w kontekście tego, co usłyszeliśmy w tej pierwszej części, że pan jest właśnie dumny z tego, że współpracował z SB. Nie rozumiem, dlaczego wypowiada się jako autorytet w sprawie pomnika Lecha Kaczyńskiego. Znaczy, po tym, jak przyznał, że właściwie to on się tego nie wstydzi, jest dumny, to należałoby zakończyć tę rozmowę i o nic więcej go czy wiesz, on nie powiedział, że jest dumny, tylko się tego nie wstydzi. Bo chciał sprawdzić. Podjął świadomą decyzję. No. To jak jest dumny, podjął świadomą decyzję, znaczy skoro się nie wstydzi i podjął świadomą decyzję, bo był ciekawy i chciał włożyć palec, a włożył więcej, no to zdaje się, że jest też dumny, bo gdyby nie był dumny, to by się wstydził. W każdym razie po prostu nie interesuje mnie zdanie tego pana na temat pomnika Lecha Kaczyńskiego i nie ma on w ogóle żadnego autorytetu i żadnej kompetencji, żeby się wypowiadać w sprawie świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, który wiemy, jak dużym był wizjonerem, na przykład jeżeli chodzi o politykę międzynarodową. Bo kiedy Lech Wałęsa chciał do NATO, chciał tworzyć NATO BIS, EWG BIS, to już wtedy Lech Kaczyński chciał wiązać Polskę ze strukturami Zachodu. Jak w 2008 roku ostrzegał, że czeka nas to, co się właśnie teraz wydarzyło, to był nazywany rusofobem. A nagle się okazało, że po prostu doskonale wiedział, czym jest Rosja i jak się dalej potoczy sytuacja międzynarodowa. Zostawmy go z pomysłem napisania książki Między ciekawością a dumą, co włożyłem, znaczy, jak poza włożyłem palcem, co włożyłem w SB poza palcem. I to tak może na tyle, a teraz musimy wrócić do kwestii, która jest niesłychanie ważna. Ona zelektryzowała nie tylko nasz program, bo to jest oczywiste, ale także międzynarodowe media, światową opinię publiczną, polityków koalicji, opozycji, wszystkich innych. Kwestia jest paląca i na szczęście wielki językoznawca, wódz naszego narodu, słońce Peru, wypowiedział się w tej kwestii. Żaden bóbr nie ucierpiał. Żaden bóbr nie ucierpiał. W Stroniu już nie ma nic, wszystko zabrało. Tutaj u nas wszystkie wioski pozabierała woda. Domy, nie domy, nie ma nic. No, mówiąc krótko, będzie dobrze, panie Bobrze, nie... Nie będzie powodu do podnoszenia alarmu.
No po tym, jak Donald Tusk obarczył Bobry winą za powódź i media społecznościowe zalała, po prostu zalała fala memów, filmików, piosenek z Bobrami, które się bronią, idą na rząd i tak dalej, no to ktoś podpowiedział Donaldowi Tuskowi, jakiś PR-owiec, że trzeba jakoś tych Bobrów wybrnąć jednak, bo już starczy tej bobrzej partyzantki w mediach społecznościowych. No to Donald Tusk wybrnął, będzie dobrze, panie Bobrze. Nie wiem znowu, czy w kontekście... Ale wiesz co, ja mam wrażenie... Ja mam wrażenie, powodzi, że ktoś mi powiedział: Donald, tylko postaraj się, jak tylko będziesz mógł, żeby tak powiedzieć, tak to wiesz, tak ciepło, tak lekko, tak trochę ironicznie, tak wiesz, obróć w to w żart. No i on obrócił w żart. Będzie dobrze, panie Bobrze. No. I myślę, że jakoś sobie to zapamiętają. Ale wiesz, można też powiedzieć z drugiej strony, że właśnie prognozy dla Bobrów nie są jakoś przesadnie alarmistyczne. Choć wydawało się na początku, nie mają, i że Bobry nie mają powodów do paniki. Jak to rozumieć? No to po ostatnich wydarzeniach na miejscu Bobrów jednak ja bym po prostu się ewakuował, no, najzwyczajniej w świecie. No, no rzeczywiście, znaczy wydaje mi się, że ta Bobrza Odysea się nie zakończy, na tym będzie dobrze, panie Bobrze, ale bo jest co, naprawdę, jeszcze gorzej. Znaczy nie tyle dla Bobrów, co dla wizerunku Donalda Ostatnio Tuska. Się pojawiły takie pomysły, że może zmienić w ramach tam Neo TVP, w ramach likwidacji, że no, likwidują, więc że zlikwidują też Strasburgera w Familiadzie, bo on opowiadał takie straszne suchary, czyli kompletnie nie ma talentu do opowiadania dowcipów. I zastanawiam teraz, czy to nie jest jakaś myśl, że w sumie to równie nie potrafi Tusk, mógłby go zastąpić Strasburgera. O nie, to już nikt by nie oglądał tego programu, daj Ale spokój. Po co? Nie, to akurat jak jest w likwidacji, to jest okej. Okay. A jak w likwidacji, oczywiście, to okej. Okay. Nawet o to chodzi. W każdym razie no, Donald Tusk twarz próbuje ratować swoją i Bobrów, bo nawet no, niektórzy w rządzie się tak nieśmiało co prawda wypowiedzieli. Na przykład pani Zielińska mówiła, że to nie trzeba od razu, prawda, do tych Bobrów. My czekaliśmy, aż ona się wypowie i tych Bobrów, te Bobry obroni. No i że ona tak delikatnie powiedziała, że to może nie trzeba od razu do tych Bobrów strzelać, no może są inne rozwiązania, więc no... No myśmy zaproponowali w naszym programie siatki, nawały, jak widzę, się przyjęło. Tak. Pan premier podchwycił tę myśl, że można siatki. Pan Zielińska o tych siatkach mówiła wczoraj. A, no właśnie. Dobrze. Natomiast jeśli tam mielibyśmy pociągnąć odrobinkę jeszcze ten wątek powodziowy i w takim kontekście, że co się udało, co się nie udało i kto ma powody do paniki, a kto się powinien ewakuować, to jest tam taki, jak się wydaje, kolega pana Donalda, którego on przedstawił właśnie w takiej familiarnej formie. Państwo mogą nie znać człowieka. Ja przyznaję z pewnym wstydem troszkę, że do tej pory też go nie zauważyłem na polskiej scenie publicznej. Ale teraz wszystko się zmieniło. Otóż pan premier ma takiego kolegę, który się nazywa Jurek Łużniak. I myślę, że to jest ten moment, gdzie również państwo go powinni poznać. Ja mieszkam daleko, jak wiecie, ale gdybym był tego dnia i miał prawo głosować w Jeleniej Górze, głosowałbym obiema rękoma za Jurkiem Łużniakiem. Trzymam za ciebie kciuki. Na całe szczęście Jelenia Góra jest bezpieczna, ale i tak przygotowujemy się na różnego rodzaju sytuacje, jakie mogą się zdarzyć. Natomiast no, ze smutkiem donoszę, że nie udało nam się uradować oczyszczalni. Co to znaczy? To znaczy, że po prostu oczyszczalnia nie działa. To, że oczyszczalnia poszła pod wodę, mój drogi Donaldzie Tusku, to nie jest wina katastrofy, która nastąpiła w Polsce, w szczególności powodzi, tylko pijackiej imprezy, którą zorganizowała twoja koleżanka z Platformy Obywatelskiej dnia 13 w mazurkowej chacie za pieniądze ludzi z Wodnika. No ten bal w mazurkowej chacie w stylistyce Dzikiego Zachodu, gdzie wszyscy mieli obowiązek przyjść przebrani za kowbojów 13 września, w czasie, kiedy już wszystkie alarmy były, wszystkie lampki się świeciły i wszyscy wiedzieli, że idzie wielka woda, a w Jeleniej Górze postanowili uczcić to w ten sposób, że gości z tej oczyszczalni no, wypuścili o 13 z pracy, żeby się mogli przygotować do balu, prawda? I wieczorem Jurek Łużniak, ten kolega pana premiera, jak się okazuje prezydent Jeleniej Góry,
przyszedł na ten bal. I co więcej, był witany. Ja mówili, Boże, jak dobrze, już myśleliśmy, że pan nie przyjdzie, bo przecież tam kryzys, alarm. A jednak przyszedł na bal, znalazł dla nas czas, mimo tak trudnej sytuacji. Ale w kryzysowej sytuacji, kiedy pani nie była sobie w stanie poradzić z odpowiedzią na pytanie, co się to znaczy, że, stało z tą oczyszczalnią. Co to znaczy, że oczyszczalnia przepadła, czy tam poszła pod wodę? Znaczy, no, że nie udało się jej uratować, bo tak to chyba brzmiało. Nie udało się jej uratować, no to pan Łużniak wkroczył tutaj, żeby pomagać. Już na białym koniu. Kryzysowym. No, na białym koniu to pewnie na balu był, bo to był bal kowbojski. Nie wiem, czy już przypomnijcie. Mógł być na białym, tak. Państwu, że tam kapelusze, kolty i jakieś takie historie. To mówiliśmy, że jeszcze tego 13 nieszczęsnego na urlop udał się również szef sztabu kryzysowego. No bo usłyszał, że prognozy nie są przesadnie alarmistyczne. No więc wszyscy w Jeleniej Górze mieli fantastyczny ubaw. Kumpel pana premiera, na którego to pan premier by głosował, też się bawił fantastycznie. No tylko konsekwencje troszeczkę takie są opłakane. Co to znaczy, że straciliśmy oczyszczalnię? Proszę państwa, banalnie proste. Po prostu ona nie działa. No i cześć. No. No i co jej zrobisz, jak nie chce działać? No, zalała woda. Przecież wiadomo, woda najpierw się zbiera, prawda, spływa, zalewa, a potem do Bałtyku. Więc... No, ponieważ do Bałtyku, to można się było spokojnie pobawić na balu. Tak, to jest historia, której muszę ci powiedzieć, że na przykład nie wiem, ile by musiał spożyć czerwonego szamponu, który ci kiedyś przyniosłem, żeby wymyślić taką historię. To jest kompletnie tak nieprawdopodobna historia. Ten bal przedsiębiorstwa Wodnik, no że... Tak się powodzi, no coś nieprawdopodobne. Pyta, kto robi bal w piątek 13. No, w piątek 13 to jedno, ale drugie to... Piątek, piąteczek, piątunio, no przepraszam. Tak. I w ogóle pewnie był taki zamysł, że 13 piątek to w ogóle pech nas nie dotyczy, prawda? No wiadomo, co może pójść nie tak. No, to właśnie poszło nie tak, że była wielka woda i oczyszczalni nie udało się uratować. A pani Leszczynie nie udaje się uratować pacjentów ani szpitali, bo jedni i drudzy mają coraz większy problem, ponieważ szpitale nie przyjmują pacjentów na zabiegi planowe, zamykają oddziały, a pani Leszczyna liczy pieniądze. Dlaczego sytuacja NFZ-u jest taka trudna? No, pani redaktor, jeśli poprzedni rząd przeniósł działania i zadania, które dzisiaj są warte 13 miliardów złotych z budżetu państwa do NFZ-u, do finansowania przez NFZ, to znaczy, że NFZ nagle musi wygenerować 13 miliardów więcej. Jeśli wprowadził poprzedni rząd ustawę o minimalnym wynagrodzeniu, która mówi i wynika z niej wprost, że koszty NFZ-u każdego roku rosną dużo szybciej niż przychody ze składki, to no, nie da się jakby tej dziury zasypać. No, proszę państwa, my byśmy chętnie to skomentowali i nawet szybciutko, ale niestety ubiegł nas absolutnie w tempie olimpijskim. Kto lepiej skomentuje wypowiedź pani Leszczyny niż koalicjant? No, nikt. Pani Leszczyna wychodzi ze starego założenia Jana Rostowskiego. Pieniędzy nie ma i nie będzie, ocenił marszałek senior Sejmu na antenie TVN24. Mam dobrą radę dla wszystkich członków mojego rządu. Zacznijmy się uczyć zarabiać pieniądze i pomnażać pieniądze, a nie tylko oszczędzać, stwierdził Marek Sawicki. Słuchałem dzisiaj rano wywiadu z minister Leszczyną i byłem nim mocno zaskoczony. Tak naprawdę minister Leszczyna w sprawach finansów nie powinna się wypowiadać. Niech się zajmie służbą zdrowia. Tam jest co robić, podkreślił poseł PSL. Ja sobie tak myślę, że oni chyba tak sobie myśleli, tam jakby te rozmowy kolorowe. Mówię, słuchajcie, zróbmy coś, żeby ta Leszczyna nie musiała mówić o tych finansach. Bo jak była w tym Ministerstwie Finansów, to sami pamiętacie, co się działo. Dajmy ją na coś, żeby tam żeby z tymi pieniędzmi nie miała za dużo do czynienia. O, gdzie? Klimat nie. Dajmy ją na zdrowie. O, na zdrowie się lekarzami zajmie i tam o pieniądzach już nie będzie. No i niestety. No i niestety. Marek Sawicki mówi, że on był bardzo zdziwiony, słuchając pani Leszczyny. No ja mam wrażenie, że głównie pacjenci się dziwią każdego dnia, kiedy słuchają pani Leszczyny i coraz to nowych pomysłów na restrukturyzację szpitali, likwidację kolejnych oddziałów szpitalnych, likwidację 1/3 porodówek, bo to są takie pomysły pani Leszczyny. No i pacjenci też dziwią się, kiedy
przychodzą do szpitala na planowe zabiegi, a tam się okazuje, nie ma planowego zabiegu, odwołany, przeniesiony na przyszły rok i tak dalej. Przecież pani Leszczyna mówiła przed wyborami, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki wszystkie problemy znikną. Ona powinna mieć teraz pseudonim Izabela, czarodziejska różdżka, Leszczyna. Chociaż zresztą różdżka z Leszczyny to się trzyma kupy. Mogłaby mieć taki pseudonim, gdyby nie to, że parę dni temu przyznała, że jednak nie da się za dotknięciem tej czarodziejskiej różdżki wszystkiego zmienić. Więc albo ją, nie wiem, zgubiła, popsuła, cokolwiek się z tą różdżką wydarzyło, więc jednak ten pseudonim tak nie do końca do niej pasuje. A jeżeli chodzi o to zdrowie, to z tym zdrowiem to podobno było tak, że właśnie nikt tego zdrowia nie chciał wziąć. Przez chwilę się nawet razemki na to zdrowie zasadzały, ale pod warunkiem, że jakiś tam budżet X, już dokładnie kwoty budżetu nie pamiętam, dostaną na NFZ. Nikt im tego nie zagwarantował. No to w końcu zdrowie dostała pani Leszczyna, bo to było wiadomo, że ze zdrowiem to ciężko jest w Polsce. Nikt tego nie chciał. Nawet nikt od Hołowni za bardzo nie chciał. Przecież w kampanii Szymon Hołownia mówił, że to będzie tak, że to lekarz będzie dzwonić do pacjenta i będzie go zapraszać na zabieg, czy tam na konsultację specjalisty. I to lekarz będzie pilnować tego, żeby właśnie wszystkie terminy pacjent miał dochowane. Dzwonił do ciebie już ten lekarz? No nie. Dobrze, do mnie też nie dzwonił. Też do mnie nie dzwonił. Ani pan Leśniak-Kamysz, bo nie obaj to samo. Ale też nawet, to jest ciekawe, bo tak sobie pomyślałem, no może dzwonił do, nie wiem, polityków z Polski 2050, ale kiedyś pani poseł z tego ugrupowania była w studiu na rozmowie politycznej. Pytałem ją, czy do niej dzwonił, też do niej nie dzwonił. Dzwonił. Może dzwonił do kogoś z lewicy w takim razie, bo tam się wielka rewolucja szykuje, wielkie likwidowanie frakcji i wielkie zmiany w lewicy. O tym powie nam pani Kucharska-Dziedzic. Jak czytamy w spekulacjach, mają państwo usunąć frakcję wewnątrz nowej lewicy. My takich decyzji, że usuwamy frakcję, nie podejmujemy na zarządzie zarządem, tylko to będzie pierwszy krok, w którym rozpoczniemy nad tym dyskusję i damy zielone światło do przygotowywania tego typu zapisów w statucie nowej lewicy. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i Krzysztof Gawkowski być może staną się przewodniczącymi nowej lewicy. Czy to się może stać już dzisiaj? Nie, to się na pewno dzisiaj nie stanie. To po pierwsze się nie stanie, bo potrzebna jest owa zmiana statutu, o której mówiła pani Kucharska. Najpierw trzeba, musi się zebrać takie ciało, które ten statut zmieni, bo teraz tam są dwie frakcje. Znaczy Razemki odsuwamy na razie, które są z nimi w klubie. Odkładamy na półkę. Odkładamy na półkę. Bo oni biorą udział, ale nie wchodzą. Oni nie wchodzą. Do rządu. Nie wchodzą do rządu. Biorą udział w koalicji. Czy tam biorą... Znaczy, są w klubie, ale nie są w rządzie. No i teraz tak, jest frakcja SLD, jest frakcja Wiosna, bo te partie tam w SLD się... Najpierw Wiosna wyszła z SLD, potem wróciła, powstała nowa lewica i jest dwóch współprzewodniczących. I tego już ma nie być. Ma być jeden przewodniczący, więc te pogłoski, że pani Dziemianowicz-Bąk, która reprezentuje frakcję SLD, i pan Gawkowski, który reprezentuje frakcję Wiosna, że mieliby być współprzewodniczącymi, no to nieaktualne, bo już nie będzie dwóch współprzewodniczących, ma być jeden. Nie będzie też już parytetów, jeżeli chodzi o te wszystkie ciała statutowe, że już nie będzie, że tylu z Wiosny, tylu z SLD, tylko po prostu będą członkowie lewicy. I to ma podobno usprawnić funkcjonowanie, no bo tak trochę Robert Biedroń mieszał czas temu, więc trzeba to wszystko ukrócić. Rozumiesz to wszystko? To znaczy, jestem absolutnie pełen podziwu, jak ty to tam wszystko zapamiętujesz, kto z kim tam, z której frakcji, ten przewodniczący z drugim współprzewodniczącym, ale nie z tej frakcji, tylko z tej drugiej frakcji, bo jak oni wyszli, jak potem wrócili, to on został tym jego zastępcą. Ja miałam dzisiaj, odbyłam dzisiaj konsultację przed programem z panem jestem ci bardzo wdzięczny, który był gościem debaty. Jestem ci za to bardzo wdzięczny. Próbowałam wszystko zrozumieć z nim. Ale tak się zastanawiam, kogo to w ogóle obchodzi? To jest jakieś życie chrząszczy. Na pewno nie. Słucham? Wyborców na pewno nie. No właśnie. A czy to ma jakiekolwiek znaczenie w ogóle też? No, następne pytanie się nasuwa. Znaczy, ma? Dla nich ma pewnie jakieś znaczenie, żeby tam łatwiej było podejmować decyzje. Żeby ale przepraszam, no czy będzie... Robert Biedroń po prostu już nie decydował o wszystkim, no rozumiesz, dobrze, o to chodzi. Czy tam będzie Franek czy Heniek, Nowak czy Wiśniewski, no, wiesz, no mój Boże, no. Posłuchajmy jeszcze pani Dziemianowicz-Bąk o tych zmianach. A ona, która była pytana, czy będzie kandydować i dlaczego. No.
Kiedy zastąpi pani Włodzimierza Czarzastego, zostanie współszefową, współprzewodniczącą czy przewodniczącą Lewicy? Pod wieloma względami marszałek Włodzimierz Czarzasty jest absolutnie niezastępowalny. Natomiast jeżeli chodzi o jakiekolwiek możliwe zmiany kadrowe w nowej Lewicy, niezależnie od personaliów, kto miałby się znaleźć na jakiej funkcji, to takie zmiany najprawdopodobniej mogłyby w ogóle zajść dopiero w przyszłym roku. Czy Lewicy pani dementuje informację nieoficjalną, że jest pani jedną z kandydatek oprócz Krzysztofa Gawkowskiego na przejęcie schedy po dotychczasowych przewodniczących? Panie redaktorze, na ten moment nie ma żadnego kandydata albo kandydatki, bo nie zbliżają się jeszcze żadne partyjne wybory. No bo te wybory to dopiero tam w 2025 roku. Ale zobacz, jak wyborcy... Ale przetłumaczymy na polski? Zobacz, jak wyborcy to mają wszystko zrozumieć, jak nawet pan redaktor nie zrozumiał tego, że już nie będzie dwóch współprzewodniczących, bo chodzi o to, żeby po to te frakcje zaorać, żeby był jeden przewodniczący. Na pytanie pani Agnieszko, czy pani dementuje? Ona odpowiada, panie redaktorze, Czy nie dementuje, znaczy, że potwierdza, no. No, może pani Dziemianowicz-Bąk jest kandydatką do każdej funkcji, bo będzie kandydowała na prezydenta i do kierowania. No i daj jej Boże zdrowie. No, niech będzie. Wracamy do państwa za kilka chwil.